przedstawić temat, problem, ale i rozwiązanie problemu dostępu szkół do internetu szerokopasmowego. Jak się okazuje, do tej pory w Polsce, również na Pomorzu, wiele szkół ma dostęp do internetu w takich parametrach no już właściwie niemalże niespotykanych. Jest to bardzo wolny, czasem drogi dostęp. To już każdy, zwłaszcza na przykład abonent w sieci komórkowej czy w telewizji kablowej, ma znacznie lepsze warunki w takim, jako prywatny odbiorca. Ten problem został zidentyfikowany i zewidencjonowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Utworzono projekt takiej mapy dostępu szkół w Polsce do internetu. On jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie ministerstwa. A ja tu dzisiaj prezentuję taką mapę w formie papierowej, mapę województwa pomorskiego. Tu zaznaczone zostały wszystkie szkoły w województwie. Te, które już obecnie mają dostęp powyżej 100 megabitów na sekundę. To są te kropeczki niebieskie. Te kropki szare to są takie, które w najbliższej perspektywie, czyli do 2019 roku, w wyniku różnych projektów, również komercyjnych, taki dostęp uzyskają. I wreszcie czerwone to te, które takiego dostępu by nie miały, gdyby nie program uruchomiony przez Ministerstwo Cyfryzacji. W ramach tego programu, mówiąc dokładnie, to jest nomenklaturą unijną, jest to pierwszy i drugi konkurs pierwszej osi programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Po jej zakończeniu, w wyniku tych działań z innych tytułów, na 2019 rok wszystkie szkoły w Polsce powinny mieć dostęp do internetu o prędkości 100 lub więcej megabitów na sekundę. A nauka kodowania, która od 1 września przyszłego roku ma być programem już powszechnym, teraz trwa jako projekt pilotażowy, ale to jest również po stronie cyfryzacyjnej z kolei ogólnopolska sieć edukacyjna. Czyli stworzenie pakietu oprogramowania, które pełniłoby funkcje zarówno intranetowe dla wszystkich szkół w Polsce, jak i również na jego bazie można by budować funkcje zewnętrzne. Do tej pory tego rodzaju funkcje w szkołach są wdrażane chaotycznie i bardzo drogo. Na przykład taki aspekt jak dziennik elektroniczny. Czyli to, że nauczyciele oceny, uwagi, informacje dla rodziców wpisują w dziennik elektroniczny, do którego rodzice mają dostęp online. Tego rodzaju wdrożenia odbywały się w całej Polsce indywidualnie. Albo robiły to poszczególne gminy, albo poszczególne szkoły. Tych dzienników jest kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt standardów o bardzo różnego poziomu funkcjonalnościach. One ze sobą nawzajem nie korespondują. Czyli na przykład pewne informacje o nauczaniu, które można by dla całej oświaty w Polsce, teoretycznie rzecz biorąc, mówiąc kolokwialnie, zassać, ponieważ są one już dostępne, one są w formie cyfrowej, to trzeba je mozolnie poprzez ankiety, poprzez formę papierową zbierać, bo te okruszki danych cyfrowych są ze sobą nieskomunikowane i niepodłączone. Przykładem jest chociażby Gdynia. W Gdyni zrobiono program wdrożenia dziennika elektronicznego dla miasta z dofinansowaniem unijnym. Program bardzo drogi, który polegał też na zakupach sprzętu. Niemalże w każdej szkole specjalnie do tego celu postawiono dedykowany serwer. Jednocześnie program, który już był archaiczny w chwili wdrożenia, na przykład nie przewiduje dostępu online dla nauczycieli, tylko dla rodziców. Natomiast jeżeli nauczyciel sprawdzi w domu klasówki i chce wpisać oceny, to musi pójść z powrotem do szkoły i je ręcznie wklepać na komputerze. Oczywiście tam nauczyciele sobie radzą, na przykład zestawiając dostęp przez VPN, ale nie tak to powinno wyglądać. Powinna to być prosta aplikacja online. I absolutnie nie ma potrzeby, żeby dla każdej szkoły albo dla każdej gminy tworzyć serwerownię, która obsługiwałaby takie systemy. Taki system może być jeden ogólnopolski, utrzymywany na jednym serwerze i to absolutnie wystarczy. Instytucje, które mają znacznie bardziej skomplikowane i wrażliwe dane, jak na przykład banki, spokojnie z tym sobie radzą sobie z bezpieczeństwem danych i przecież nie jest tak, żeby w każdej placówce banku stał oddzielny serwer i że nie wyobrażamy sobie, żeby na przykład w skali Polski w jednym banku funkcjonowało 10 różnych systemów. Tymczasem w obszarze publicznym, w tym obszarze edukacji tak jest. To będziemy zmieniać, to jest zadanie podjęte przez Ministerstwo Cyfryzacji. Tak jak mówię, to jest ta przyszłość, ale na dzień dobry, na początek trzeba było zbadać sytuację, która jest i zinternetyzować polskie szkoły. Zapewnić tą sytuację, w której każda szkoła ma szerokopasmowy dostęp do internetu. Stronę analityczną pokazuje ta mapa, a od strony realizacyjnej do 2019
w programie operacyjnym Polska Cyfrowa to zadanie zostanie zrealizowane. A czy możemy dokładnie w liczbach powiedzieć, ile tych szkół ulegnie właśnie tej przemianie pod kątem internetu do tego 2019 roku? Czy tej liczby nie jestem w stanie podać, ponieważ będą to wszystkie szkoły w założeniu. A czy tylko w jakimś wyjątkowej sytuacji, absolutnie wyjątkowej, czy na przykład nie wiem, powstanie gdzieś jakaś nowa szkoła tuż przed 2019, no to na siłę rzeczy jeszcze nie będzie w systemie, już pewnie jak nowa szkoła powstaje, to ona już będzie podłączona. Natomiast to nie jest tak, że jest jakieś założenie. Tych jednostek oświatowych w Polsce jest około 20 tysięcy, tak? Plus minus. Bo to oczywiście też zależy od jak liczyć, czy dwie szkoły funkcjonujące w jednym budynku liczymy jako jedną jednostkę oświatową, czy dwie. No bo wiadomo, że z punktu widzenia dostępu do internetu to jest jedno miejsce, jeden punkt dostępu. A z punktu widzenia systemu oświaty to są dwie szkoły, dwie jednostki oświaty. Ale jest bezpiecznie powiedzieć, że około 20 tysięcy i że na ten moment ten standard dostępu do internetu szerokopasmowego spełnia mniej więcej 1/4. Około 20 tysięcy w Polsce, tak? A na Pomorzu? Nie mam takich danych dokładnych, no, jak mówię, mamy mapę, musiałbym ją, trzeba by zliczyć te kropeczki. No jest to pewnie około 1,5–2 tysięcy, no bo tak mniej więcej wygląda. A czy mamy jakieś dane względem szkół, które na Pomorzu są i które nie mają w ogóle internetu dostępu? A czy nie, no, w ogóle internetu to raczej takie przypadki się nie zdarzają. Natomiast zdarza się to, że ten dostęp do internetu, jak mówię, no, jest w takich bardzo, bardzo niskich standardach. Jeżeli popatrzymy na przykład tutaj na tereny Kaszub, tak? To tu widzimy te skupiska, zazwyczaj częściej są to oczywiście szkoły wiejskie, bardziej oddalone, to są skupiska tych czerwonych kropek, czyli takich szkół, które mają obecnie dostęp poniżej 100, zdarza się czasem poniżej 10 megabitów na sekundę. I co więcej, są to szkoły, które gdyby nie ten program rządowy, nadal nie byłyby podłączone. Ponieważ oczywiście czasami operatorzy komercyjni, no, rozwijając swoją sieć, podłączają również szkoły, podłączają. Natomiast no, zwłaszcza w tych bardziej oddalonych terenach wiejskich no, nie jest to komercyjnie opłacalne, tu musi wejść dofinansowanie rządowe. Generalnie w tym programie cyfryzacji budżet wynosi 500 milionów w skali kraju. On nie tylko na to, tak? Bo to oczywiście jest szereg innych działań, samo podłączanie szkół do internetu, to na szczęście nie jest aż tak ogromny wydatek. Program cyfryzacji ma być wprowadzony do 2019 roku. Tak, to jest horyzont programu operacyjnego Polska Cyfrowa. A kiedy ruszy? Już właśnie, już w tym momencie. No, pierwszy konkurs w ramach tej osi już właściwie się odbył, ale w jego ramach podłączenie do szkół przewidziano tylko około 200 szkół, 220 kilku. Natomiast w drugim konkursie, który właśnie do 2019 będzie zrealizowany, no, mają być podłączone wszystkie. Czyli jeżeli mówimy o liczbach, będzie to 7-8 tysięcy mniej więcej placówek podłączonych w ramach tego programu. Drugie tyle na różnych zasadach komercyjnych lub parakomercyjnych, no i plus to około 5 tysięcy, które dostęp już ma, to się składa na tą ogólną liczbę 20 tysięcy. A który rejon Pomorza zostanie priorytetowo potraktowany? To pod tym względem można powiedzieć, że no jak wszystkie, to wszystkie, tak? Więc nie ma tutaj problemu. Natomiast w pewnym sensie najbardziej priorytetowe będą te, które mają największe zapóźnienia. To obserwując mapę, widzimy taki pas tutaj na przede wszystkim właśnie w rejonach Szwajcarii Kaszubskiej, trochę Kociewia, tereny wiejskie, no i potem też tutaj teren Słupskiego. No oczywiście w dużych metropoliach zazwyczaj jest tak, że ten dostęp już jest lub lada moment będzie, no bo tam w ogóle z dostępem do internetu jest generalnie łatwiej. No, łatwiej budować infrastrukturę przy dużej liczbie odbiorców, mówiąc krótko, skupionych w jednym miejscu. Dziękuję. Proszę.